wyzwanie było dla nas bardzo duże, bo tak jak już tutaj mówiłem, do tej pory budowaliśmy raczej w takich sypialniach Łodzi. Budowaliśmy na Janowie, budowaliśmy na Teofilowie, ale w takich dzielnicach typowo, do których nasi klienci przyjeżdżali spać, a później wracali do pracy do centrum miasta. Jesteśmy na Starym Polesiu, otwiera się nowa inwestycja mieszkaniowa. Jak Pani ją postrzega? Jak ona się wpisuje w plany rewitalizacji miasta? Idealnie wpisuje się w plany, bo przecież to, co najważniejsze, to zabudowanie tych przestrzeni, które niestety przez lata uległy takiej degradacji, że praktycznie nie ma co uratować. Tu pokazał deweloper, że jednak uratował zabytkowe jak gdyby świadków historii, czyli elementy murów, czyli to, co jeszcze pozostało kiedyś. Idealnie wpisuje się również w to, że chcemy w tą przestrzeń wsunąć nowe życie. Oczywiście można by było zostawić w cudzysłowie trwałą ruinę, tylko że po pierwsze to jest bezpieczeństwo, to budzi emocje, to jest coś, co zdegradowana przestrzeń nie daje nam impulsu do chęci odwiedzania, do chęci bycia w tej przestrzeni. Z chwilą, kiedy ją odrestaurowujemy, dajemy im jej nowe życie, powoduje, iż staje się takim ogniskiem, który zaczyna swoim ciepłem promieniować na zewnątrz, czyli powoduje, iż wszystko co wokół też zaczyna się odradzać. Zmieniający się trend, że jednak te miasta się bardziej zacieśniają, że miasta podejmują decyzje o rewitalizacji, o tym, żeby ta struktura miejska się polepszała, żeby ludzie mieli lepszy dostęp do usług, no spowodowało, że w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że chcemy też również tutaj zainwestować. Budowa osiedla mieszkaniowego w centrum miasta, w terenie pofabrycznym. Czy to jest poważne wyzwanie dla dewelopera? No na pewno tak. Zawsze jest to, jak gdyby budowa w takim terenie, na którym już coś było, to zawsze jest większe wyzwanie. My też realizujemy we Wrocławiu takie inwestycje, które są na terenach poprzemysłowych, tak? I wtedy jest trochę więcej rzeczy do zrobienia. No szczególnie to, jak mamy jeszcze to zazębienie się z konserwatorem, który daje pewne wymogi, a z drugiej strony daje to bardzo dużą satysfakcję po wykonaniu, kiedy rzeczywiście te elementy stare są wyeksponowane, a z drugiej strony też jak gdyby widać, że ta architektura, która powstaje, nawiązuje do tego, co jest. Wybraliśmy tą działkę, która nie była łatwa do realizacji, dlatego że, no tak jak pani prezydent mówiła, miała pewne obostrzenia, były zapisy konserwatorskie, musieliśmy to wszystko uszanować. Takie impulsy odradzania się tkanki miejskiej są szalenie istotne, ponieważ miasto jako samo nie jest w stanie interweniować w każdym miejscu. Dla mnie bardzo ważne jest, że znajdują się po wielu latach, bo tak naprawdę to troszeczkę trwało, partnerzy prywatni, którzy chcą i poczuli, że wartością miasta jest centrum. Oczywiście dużo łatwiej, dużo taniej jest wybudować na obrzeżach, gdzie są wolne tereny, praktycznie greenfield, czyli można budować bez żadnych ograniczeń. Tu trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność i cieszę się, że są tacy, którzy chcą tą odpowiedzialność na siebie wziąć, bo to jest prawdziwa rewitalizacja, o którą my cały czas zabiegamy. Rynek łódzki jest bardzo ciekawym rynkiem. Jest to prawda, no może na tle jak gdyby Polski takim rynkiem, którym wolniej się trochę wyprzedaje oferta, ale też powiedzmy, że jest to zdrowy rynek, dlatego że ta oferta, która pozwala na wyprzedaż jej w 5 kwartałów, to jest właśnie stan taki normalny, to jest stan równowagi. Natomiast jak to już schodzi gdzieś poniżej 3 kwartałów, tak jak mamy w innych miastach, typu tam Warszawa, Łódź, czy Warszawa, Kraków, czy Wrocław, to wtedy już jak gdyby tracimy trochę tą równowagę. Tak? Także tam tą równowagę trzeba będzie przywracać, myślę. Natomiast Łódź może się stabilnie rozwijać. Jest to miasto, które ma ogromny potencjał i na pewno tutaj się będzie w przyszłości więcej budować.